ochrona brzegu morskiego. Proszę zwrócić uwagę. To wysyłałem do kapitanatów portów. One są odpowiedzialne za ochronę brzegu morskiego. Urzędy morskie są odpowiedzialne. Urzędy morskie są odpowiedzialne. W każdej gminie nadmorskiej jest urząd morski. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszego brzegu. I gdyby panowie, to jest katamaran, taki sam dwukadłubowiec, tylko z boku to pokazuje. To są lekkie kompozyty, niezwykle mocne. Dzisiaj technologie są tak fantastyczne, że wykonanie fabryczne takiego lemiesza świdrowego, no, urządzenia świdrowo-lemieszowego, zakotwiczone w dnie, nie potrzeba na to zgody praw wodnych. Dlaczego? Bo by tam stał oświetlony nocą, jako pojazd czasowo zakotwiczony, ma prawo stać. No i jak to wygląda? Więc możemy sobie taki wyobrazić komin fabryczny na 200, tak. 300 metrów, 400, tak jak dzisiaj wieżowcy budują. Równolegle do wieżowca, tu nawet taki architekt o nazwisku Blumberg, tu w tym gabinecie, on to rysował i projektował. Bardzo zdolny człowiek. Po co? Po to, żeby to przykleić później. I co to jest? Teraz przechodzimy do omówienia. Proszę zobaczyć. Wówczas na Wiśle w bardzo prosty sposób budujemy taką infrastrukturę transportu elektrycznego na rzece. To jest, proszę bardzo, tu już jest ulica, powiedzmy, jakaś tam nad rzeką. Tu jest jakaś tam poczekalnia. Ludzie schodzą takim, wiesz, rękawem, jak do samolotu. Idą sobie górą, tu są schody ruchome na perony w tych trzech miejscach. Tam są perony na pontonach. To wszystko jest na konstrukcji masztów takich stalowych. I proszę Państwa, człowiek siedzi w kabinie klimatyzowanej. Żadnego kurzu, żadnego deszczu, żadnego odczucia środowiskowego nie ma, ma bardzo dobre warunki. I siedzi przy pulpicie, którym elektronicznie steruje samoczynnie ten pojazd. Pierwsze, jak chce zrobić, gdybyśmy tą komunikację sprowadzili do tego latającego na falach, Pojazdu, który rozwija prędkość 700 km na godzinę. Silniki odrzutowe zamieniłem na silniki rakietowe. Ten pojazd do prędkości 170 km na godzinę, no ja chcę powiedzieć, że to jest pojazd duży. Że on ma nawet 300 metrów długości i 90 szerokości. To jest taka tafla na wodzie, która łamie wszystkie te, wiesz, zróżnicowania w falach oceanicznych.